Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Jestem Konradowicz, a to jest kolejny live'owy odcinek z symulatora Maszyna. Najnowszej odsłonie 2104. Jest to najnowsza wersja tego symulatora. No niestety uruchomiłem, ale jeszcze nie z tą lokomotywą. Nie z tym składem, jaki chciałem mieć. Dlatego też musiałem przeładować. Witam serdecznie, panie Michu Brokuła. Jeśli chodzi o pana pytanie w komentarzu, jakie pan zadał pod filmem z American Trash Simulator, to uznaję, że jest to pytanie do prośby, o którą prosiłem, żeby zadawać pytania na odcinki, więc w najbliższym odcinku z American Trucka otrzyma pan odpowiedź na pytanie. Więc tak, dzisiaj jedziemy impulsem. Chyba to była właśnie pana prośba, panie Michu. Jeśli się nie mylę, żeby pojechać impulsem. Dobrze, czat się trochę zmienił, wyświetlany na ekranie. Myślę, że powinno być odrobinę lepiej. A my jak już mamy już baterie uruchomione, wybierzmy sobie pantograf, podnieśmy go w górę. Ok, załączmy wyłącznik szybki, zezwólmy na drzwi. Uruchommy światła. Dobrze, jak widać jest to podwójny zestaw. N63A. Nie no, 36WE. 049A. A nie N63. No, w sumie N63A, zgadza się. Nie umiem czytać. No, bo tu jest napisane w spisie 36W. A, no dobra. Zamykamy drzwi, widzę, pociąg jest gotowy. Więc odhamowujemy i ruszamy. Dobra, tempomat jest. Okej. No i dobrze, wszystko się odpowiednio zapisało, widzę. Z tego co ustawiłem, bo wiadomości na to się nie wyświetlają na rzecz. Dobrze. Następna stacja Krzyżowa Dolna. Stacja docelowa Markowo Górne. Taka na dzisiaj nie za długa trasa, jak mi się wydaje. Więc taka godzinka na dzisiaj powinna być okej. Dzisiaj mija, no trochę zdrowo, bo świeżego powietrza, trochę złapały. Trochę sportu, jazdy na rowerze. No pogoda, no południa, słonecznie. 13 stopni było, potem nagle przyszła chmura z deszczem. Trochę popadało przez 15 minut i potem znowu słońce wyszło. Taka pogoda u pana pan Michał, jak tam. Pogoda. Co słychać? A my nadajemy więcej mocy impulsowi i rozpędzamy się. Nie ma czasu, nie? Rozkład goni. No to już sceneria na 50 minut z tego, co po rozkładzie. Są jakieś ścinki, jak ruszam na transmisji, czy nie ma żadnych?
Pytam się, bo nie wiem, czy muszę priorytet w OBS-ie zmienić na wysoki. Widzę bez odpowiedzi. Może pan Michał już sobie poszedł? Wszystko możliwe. A ja zapomniałem dzisiaj o się załączyć przy transmisji. Witam wszystkich obecnych. Strona niedługiej to 80 wyświetleń. Tu w informacji się 80 wyświetlała, że sposób oszukują, to ja nie wiem. Jeździło się rowery. No to w sumie tyle samo co ja. Twój znajomy maszynista z rano przyjechał po długiej przerwie. I zdjęcie obok limony, rozumiem. Manochijczyk. Ma 973 Manochijczyk. Nie ma ścinać, jak tak ruszam myszką, czy co mi jakieś na transmisji, czy bardzo płynny obraz jest? To jest najważniejsze pytanie w sumie dnia. Jeśli chodzi o mnie. Chyba są lekkie. Nie ma lekkie występują, ale... Nie ma żadnych, to się bardzo cieszę z tego powodu. Ścinek nie ma, pikseli też nie powinno być. Jak dał większy bitrate, ale jak dał większy bitrate, to mnie Twitch nie lubi i wykrzacza transmisję na Twitchu. Jak dał większy, nie tyle, że nie mogę, no to Twitch nie przyjmuje wyższych wartości. Zbliżamy się do stacji Krzyżowa Dolna. No już odjazd powinienem mieć, a ja dopiero przyjechałem. Stacja Krzyżowa Dolna. Minuta opóźnienia już na początek.
Musi być. Jakby nie było żadnych opóźnień, to by to było bardzo dziwne. Wróć się musiał wsunąć. Dobra, i ruszamy dynamicznie. Następna stacja Krzyżowa. Stacja docelowa Markowo Górne. Szkoda, że tutaj tylko z tobą można jechać. Wziął tym w tym impulsie i przycisnął. A to nic. Dobra, ma pamięć, serio? Nawet się na podłogę nie patrzymy. I zaraz zobaczymy. No ile pan, panie, było prawdziwych informacji? Ona rzeczywiście ma lać od razu. Ale jutro już lekcje normalnie, więc... Dużo do szkoły trzeba iść. Normalnie już... Lekcje się zaczynają. Ale no tak, no jak ma pan znajomych, panie Michu, w tej branży, to się nie dziwię, że miło iść. Ty nie masz lekcji jutro, panie Michu? No czemuż to? Co tu się wydarzyło, że wolno? Panu jeszcze lekcje tak ładnie po maturach skrócili, że nie ma żadnych? O Jezu. Pan to ma szczęście. No ja to no niestety. No damo. Cały czas w domu. I lekcje czasami. Muszę siedzieć od rana, bo inaczej. No to tak mówię, no i przez te matury to jedna lekcja jest, jedna nie ma. Tak idzie. Widziałem, że następny samochód nas stoi. O, w Krzyżowej długi postój. Całe 6 minut mamy stać. Zbliżamy się do stacji Krzyżowa. Czy ja tu mam zmianę kabiny robić? Cztery, siedem wolne dni. A cztery, siedem czego? Że od 4 do 7 wolnych dni? No to dobrze.
No dobry do reszty z tego wynika. W sumie na tych dalnych to zadam i dać się ludzie nauczą. Stacja Krzyżowa. A, 4 maj. Dobra, niech mi coś powiemy, to będziemy wykonywać obrot. Czy my tu będziemy po prostu jechać po tych zakrętach dalej? Co to tutaj jest za stacja? Krzyżowa Dolna. No następna stacja jest Hełminów. Drom. A, to nie, to my tu prosto. W takim razie. No cóż, chwila przerwy. Znaczy chwila przerwy, no nie będziemy tutaj przecież stać na tej stacji. Bez przesady. On jest, proszę. Powinno to zadziałać. Cztery i pół godziny, no ja nie pobierałem z instalatora, wiesz? Tylko ja no... Dostałem link do pobrania od jednego gościa na Google Drive, nie? Takim sposobem maszynę pobrałem. Dobrze, panowie, ale no to sobie... Nie ma nic dla mnie? Nie, no coś tu nie pasuje.